Prowadzę gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie marchwi oraz kapusty na terenie gminy Harsznica, jest to powiat miechowski. W moim gospodarstwie stawia się przede wszystkim na klienta. Klient musi być zadowolony. Marchew, którą uprawiam w moim gospodarstwie, musi mieć bardzo wysokie walory estetyczne, jednocześnie kulinarne. Tutaj na tej imprezie zorganizowanej przez firmę Limorę możemy zapoznać się z bardzo szeroką gamą odmian marchwi. Z tych marchwi, które tutaj prezentowane są, mam swoje cztery typy. Jest to odmiana Speedo, jest to odmiana Subito, która jest stosunkowo nową odmianą, jeszcze nieznaną, ale prawdopodobnie będzie dostępne, nasiona będą już od wiosny 2019 roku. Octavo jest to odmiana, która jest też dobrze znana przez producentów i odmiana, która jest, można powiedzieć, odmianą nową, jest to odmiana żółta, Gold Nugget. Dlatego mówię o tej odmianie, gdyż wszystkie badania wskazują na to, że odmiana typu Gold Nugget ma walory prozdrowotne, ma bardzo wysoką zawartość luteiny. Prezentujemy tutaj 24 odmiany marchwi. Nie wszystkie nadają się na naszą strefę klimatyczną, ale jest to spotkanie międzynarodowe, w związku z tym ta prezentacja jest szersza. Jeśli chodzi o odmiany, które są wprowadzone w ostatnim czasie w naszym kraju, myślę, że na uwagę zasługują takie odmiany jak Octavo czy Melodio. Są to odmiany do bardzo długiego przechowania. Co wyróżnia wszystkie tutaj te odmiany i te, które wprowadzamy na nasz rynek, to smak. Generalnie kiedyś się utarło, że marchew to jest tylko marchew. Natomiast już teraz wiemy, że jest szeroki odzew ludzi, którzy kupują marchew i szukają tej marchwi, żeby ona była słodka, aromatyczna i dobra. Jeśli chodzi o samą pracę hodowlaną, no to też ten smak marchwi nie zawsze idzie w parze z odpornością mechaniczną. W przypadku tych odmian, o których mówię, czyli Octavo, Melodio, te odmiany mają pełną odporność mechaniczną. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma problemu podczas zbioru kombajnem. Ona się nie łamie, nie kruszy, nie pęka. Tu dochodzi jeszcze dochodzą coraz to nowsze urządzenia do przygotowania do sprzedaży tej marchwi. Polerki i te linie się wydłużają i ta marchew musi być naprawdę odporna mechanicznie, żeby też podczas samego przygotowania do sprzedaży się nie kruszyło. I tutaj ta pierwsza odmiana, o której chciałem parę słów powiedzieć, odmiana Octavo. Jest to odmiana o okresie wegetacji około 120-130 dni. I co ją wyróżnia? Otóż wyróżnia ją zdrowotność, jest odporna na alternarię oraz cavity spot. Długość korzeni około 17-20 cm. Też widzimy trend, że na rynku szukają właśnie takiej marchwi maksymalnie do 20-22 cm z racji tego, że tą marchew łatwiej później pakować w jednostkowe jakieś opakowania, tacki i sprzedawać w dużych sieciach handlowych. Jeśli chodzi o odmianę Octavo, no jest ona już kilka lat na rynku i sprawdza się praktycznie na terenie całej Polski i sprawdza się również w gospodarstwach takich wielkotowarowych. Co można jeszcze dodać do tej odmiany? Otóż tu bardzo dobrze się przechowuje, także to nie jest marchew do sprzedaży tylko na jesień, ale także można ją spokojnie robić, przechowywać w magazynie i sprzedawać w tym okresie wiosennym, kiedy te ceny też są troszeczkę wyższe. Przejdźmy może do kolejnej odmiany. Odmiana Melodio.
o nieco dłuższym okresie wegetacji, bo oktawo to było 120-130 dni, melodio to jest 130-140 dni długość okresu wegetacji. Jest to odmiana też z pełną odpornością mechaniczną, również nadająca się do długiego przechowywania. Bardzo smaczna. Jeśli chodzi o samą długość korzeni, te korzenie są troszeczkę dłuższe niż w przypadku oktawo i średnio podajemy, że jest to 18-20-22 cm. Także też nadają się do takiego pakowania jednostkowego, do konfekcjonowania na tacki i tym podobne rzeczy. Jeśli chodzi o marchwie, no tutaj przy tych marchwiach takich krótszych, no na plon będzie ewidentnie wpływała obsada tej marchwi na polu. Natomiast no przy jakiejś maksymalnej obsadzie, która może być, no plon będzie tworzyła długość tego korzenia i dla klientów, którzy akceptują dłuższe korzenie, chciałbym zaprezentować odmianę Volcano. Widzimy, że tutaj korzenie już są znacznie powyżej 20 cm, natomiast no, te dodatkowe kilka centymetrów no, to jest z reguły o kilkanaście nawet procent większy plon jednostkowy z hektara. Co wyróżnia tą marchew? Otóż wyróżnia ją to, że jest odmiana bardzo odporna mechanicznie też i no, nie ma problemu z zazielenieniem główki. Bardzo dobrze reaguje na różne gęstości wysiewu i tutaj możemy też niejako regulować średnicę tych korzeni. Po części też w wyższych zagęszczeniach wykazuje tendencję do nieco krótszego wzrostu i ładniejszego zakańczania się. Długość okresu wegetacji tej marchwi wynosi 145 nawet do 150 dni. Początkowo, kiedy wprowadzaliśmy tą odmianę, no miałem obawy co do takiego długiego okresu wegetacji. Ale załóżmy, że ta odmiana jest przeznaczona do bardzo długiego przechowania. Mam producentów, którzy przechowują Volcano nawet do czerwca i ono w pełni nadaje się do sprzedaży po tak długim okresie przechowywania. Ten rok pokazał, że odmiany, które wysiewa się nieco później do przechowywania, o krótszym okresie wegetacji, miały olbrzymie problemy, jeśli chodzi o ilość wody w glebie, w związku z czym no, nie każdy ma możliwość deszczowania i te wschody bywają różne. W przypadku Volcano, przy tak długim okresie wegetacji, odmianę wysiewamy na przełomie kwietnia i maja, gdzie te warunki są jeszcze no, wilgotnościowe bardzo korzystne do szybkich, równomiernych wschodów nasion. W związku z tym no, unikamy tego okresu, gdzie teoretycznie ta susza mogłaby nam znacznie zredukować obsadę w polu. Te 150 dni no, to kopanie, jest to okres października, kiedy się już zrobi chłodno. I mamy piękny towar, który możemy bardzo długo przechowywać. Takim całkowicie nowym trendem na rynku są odmiany o wysokiej, bardzo wysokiej nawet czasami zawartości alfa, beta karotenu. No i ten problem był poruszany na wykładach podczas minionego spotkania. I takim przykładem marchwi o bardzo wysokiej zawartości karotenu, którą praktycznie już drugi rok w kraju testujemy, jest MVC586. Akurat to jest hodowli Mikado Kiowa, czyli japońska hodowla. I tutaj analizy i nasze krajowe, i te, które dostaliśmy od naszych partnerów z Japonii, wskazują na to, że ta zawartość beta-karotenu zwłaszcza jest bardzo, bardzo duża w tej marchwi. Co więcej, też typ tej marchwi nie ma tak dużej zdolności do kumulacji azotanów. Tutaj ten poziom azotanów w porównaniu z niektórymi standardowymi odmianami może być nawet trzykrotnie niższy.